Dzisiaj temat główny mojego odcinka to szafa. Cieszę się, że w końcu będę mogła uporać się z moimi ubraniami. Powiem Wam, że w tej szafie zgromadziło się tyle niepotrzebnej rzeczy, których nie używam, nie noszę i w końcu można zrobić segregację. Rozmawiałam sobie ostatnio z Amelią i ona powiedziała do mnie: ej Zuzia, to jest przesada, ile ty masz tych lompów, ile ty masz tych ciuchów, ile ty tego używasz, to jest... co ty oszalałaś? A ja sobie mówię, no faktycznie. Postanowiłam trochę ograniczyć moją garderobę, pozbyć się ubrań, które już do mnie nie pasują, których nie noszę i nie chcę. Z tą pomocą przyszła mi strona Vinted.pl. Super okazja, żeby po prostu sprzedać, wystawić rzeczy. Każdy to może zrobić. I to jest piękne, bo po prostu ktoś na pewno szuka czegoś takiego, ucieszy się, zobaczy, kupi i będzie szczęśliwy. A ja będę szczęśliwa, że to mi nie zalega. Chociaż niektóre rzeczy są naprawdę fajne. Postaram się jakieś smaczki tutaj Wam wyszukać. Dobra, nie ma czasu, zaczynamy. No dobra, jest super. Nie spodziewałam się, że jest aż tak tragicznie. Ale coś znajdziemy, coś, no coś, wszystko. Ja bym najchętniej dała wszystko. Kto pamięta to? Ale tego nie wydam, to mi się Mamy tylko Lusię. Mam rycha! Dobra, przebrnęłam przez tą szafę, jak widzieliście, jest ogromna. No dlatego mam właśnie problem z tymi ubraniami i zgromadzeniem ich. Ale wybrałam w końcu rzeczy, mam nadzieję, że Wam się spodobają. Wbijajcie w link w opisie, tam jest mój malutki sklepik na Vinted. I możecie sobie coś kupić. Wy też na pewno macie w swoich szafach rzeczy, których już totalnie nie nosicie, chcecie się pozbyć. I właśnie dzięki Vinted możecie sobie coś wystawić, zarobić, kupić coś bardziej dla Was pasującego. No to jest piękne, to jest ekonomia, to jest, wiecie, recykling ciuchowy. Ja uwielbiam takie rzeczy i koniecznie mam nadzieję, że Was zachęciłam do działania. Także to już wszystko. Wy wbijajcie na mój Vinted, a my widzimy się w kolejnym odcinku. Lajki, subskrypcje i do zobaczenia. Pa! Luśka, no pożegnuj się, no pożegnuj.